Hej, cześć, siemanko wszystkim, ja jestem Mateusz i witam w pierwszym odcinku z naszej nowej serii, czyli Enter the Gungeon. Jest to gierka typu roguelike, coś takiego jak The Binding of Isaac. Tylko że no po prostu bardziej skupiamy się na broniach, nie na ulepszeniach własnego tam własnych tych łez i tak dalej. Mamy tutaj oddzielne bronie i tak dalej, zresztą sami zaraz zobaczycie. Jest coś takiego jak roll, to jest ważna rzecz. Widzieliście? Ja za pomocą tego rolla ominąłem strzały przeciwnika. Tego, czegoś takiego nie było w Isaacu. I jest też parę rzeczy, których też nie było, a są w tej grze. I dlatego mi się to tak bardzo spodobało. Dobra, musimy uważać, strasznie nie lubię grać na tych czarodziei, którzy tutaj... No jest, kółko, nie lubię kółek, ciężko je ominąć. Dobra, tutaj mamy nabój jeden, nabój to jest ten czerwony, nabój to jest serduszko, tak na dobrą sprawę, czyli to jest połowa naszego normalnego serduszka. Więc kiedyś sobie tam po to wrócimy, jeżeli coś schrzanie i dostanę na... Właśnie to na przykład, jeżeli dostanę. Zablokowałem się w ścianie i przez to tak się stało, straciłem życie, strasznie, strasznie słabo wyszło. Dobra, musimy uważać, pyk. Co wy tacy twardzi jesteście, ziomki? Dobra, tutaj jak widzicie są też takie zasłony zrobione ze stołów. To normalnie są te propy na mapie. Kurde, muszę rozwalić granat. Dobra, pyku. Granat rozwalony i reszta też powinna już zginąć. Nie, jeszcze ktoś żyje. Boże, jakie duże pomieszczenie. Dobra, straciłem tutaj jeden HP. Jeszcze ktoś. Dobra. Jak zabijemy wszystkich, to wszystkie te łuski, które były w poziomie, znikają. Co tutaj jest? Boże. O, otworzyłem za... Nie wiem, czy warto było. Offer a blood sacrifice at the altar. A shrine to be a prideful bullet angel, now fallen. Okej, okay, z tego co pamiętam, to sprawia, że strzelam mocniej, ale tracę jeden heart container. Nie wiem, czy to się opłaca w sumie. Jeżeli ktoś potrafi grać w tę grę, to na pewno się to opłaca. Dla takiego noobka, którym jestem, może to nie być tak... O Jezu, przepraszam, kolorowe. Aż mnie coś zadrapało. Dobra, umarł. Nie lubię tych... Nie wiem, sobie to niebieskie wybucha im w końcu, czy czerwone. Jak widzicie, każdy przeciwnik to jest jakiś tam rodzaj broni, tak na dobrą sprawę, rodzaj naboi. Bo jeżeli jest to podstawowy przeciwnik, czyli taki jakiś nieulepszony z wyklaczek, to zazwyczaj on jest nabojem i to, do jakiej broni ten nabój pasuje, to on tą broń trzyma i z niej strzela. Jak widzicie, no na przykład, o ten. Strzela z jakiegoś rewolwera, czy z czegoś innego i sam wygląda jak nabój do rewolwera. Są też naboje do shotguna, są też naboje do... Nie wiem... Do kałacha, do snajperki i tak dalej. Więc przeciwników, tak samo jak w Isaacu, jest bardzo, bardzo dużo. Przez co gierka jest naprawdę zajebista i się przyjemnie w nią gra. Dobra. Flip Table Tech Money. Nie mam pojęcia, co to robi. Zazwyczaj... O Jezu, bym wpadł do wody. Zazwyczaj gram... Tak, że po prostu sobie sprawdzam, co dany przedmiot robi. No ale jeżeli nagrywam ekranem, to nie mam takiej możliwości. Bo jeżeli zejdę do pulpitu, to automatycznie mi się gierka, nagrywanie wyłączy. Mam nadzieję, że rozumiecie większość spraw. Jeżeli o czymś nie powiedziałem, to wybaczcie. Będę pewnie o tym mówił gdzieś w środku odcinka. No i tyle. Nie wiem, czy mówiłem o blankach, czyli o tych niebieskich cacuszkach pod serduszkami. To jest coś takiego, że usuwa wszystkie naboje, które są na mapie, które przeciwnicy wystrzelili. Dobra, grappling hook, tego nie chcę. Kluczyk, też tego nie chcę. Co to jest? Escape rope, tego też nie chcę. Nie ma nic fajnego ten ziomeczek, naprawdę. Blanka na razie nie będę kupował. Heart containera też nie. Chociaż może klucz kupię. Dobra, nie będę kupował. Kupię, jeżeli zajdzie taka potrzeba, jeżeli znajdę akurat jakiś... Dobra, o, dobra, pyk, jeżeli znajdę jakąś tam. No, super, fajnie, że jest serduszko. Mogę je poprzesuwać, nic więcej, no bo zabrał mi heart containera za to, że strzelam niby mocniej. Nie wiem, czy tak jest, muszę przeczytać, co robią te... te altary. Dobra, patrzcie na to, przesuwam stół i on teraz blokuje obrażenia niektóre, blokuje strzały przeciwników, więc to jest dobre, jeżeli na przykład wchodzimy i nagle miliard przeciwników na nas wskakuje, to
mamy przesrane, więc stawiamy stół i dzięki temu jesteśmy uratowani. Dobra, strasznie dużo hajsu akurat mamy w tym ranie, więc ja nie narzekam, cieszę się nawet bardzo, powiem wam. Wow, zajebista skrzynia, nie wiem w sumie czy to czymś się różni wygląd skrzyni do dropa. Pyk. Te punkciki na mapie to są takie teleporty, do których możemy niezliczoną ilość razy się tepnąć podczas gry, więc... Więc to jest przydatne, nie musimy biegać w tam i z powrotem, tylko tak jak mówię, pyk. Dobra, co tu jest? Dark Marker, Big Bang. Nie będę sprawdzał na ziemi jak to strzela, tylko po prostu wejdziemy sobie zaraz do jakiegoś przeciwnika i wam to pokażę. Dobra, lecimy. Mam nadzieję, że wam się serial podoba. Jeżeli wam się odcinek oczywiście spodoba, to możecie zostawić łapkę w górę. Jeżeli wam się nie spodoba, to napiszcie komentarz, że średnia gierka i tak dalej. Teraz sprawdzimy, co to jest. Ciu, 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 ciu. Całkiem spoko. Powinno być łatwo go pokonać, bo on jest akurat słabym bossem. Jednym z tych najgorszych, dobra, powiedziałem. I pyku, jak zwykle zresztą. Jak... No co jest, naprawdę, no. Muszę wchodzić we wszystko, jestem jakiś słaby. Dobra, to jest dosyć ciężkie do uniknięcia. Dobra, już bym dostał, więc nacisnąłem Q, czyli właśnie ten blank. Usuwanie wszystkich. Dobra, teraz mi się udało uniknąć. Dobra, jeszcze jeden magazynek i powinno pójść dobrze. Dobra, jesteś martwy, ziomeczku. Więc wygraliśmy, straciliśmy przez to jedno życie, znaczy pół życia. O, no i zajebiście, odzyskaliśmy je sobie, pyk. Bierzemy jeszcze shielda. Splice and dice, co to jest? A, miałem tą broń, nie podoba mi się. Ciężko z niej trafić. Pyk, żegnaj nubie. I tak, aktyw na spacji naszej postaci, bo ogólnie tutaj są 4 postacie, albo 5. Mam wrażenie, że twórcy będą dodawać nowe wraz z update'ami i tak dalej. Póki co są... Raz, dwa, trzy, cztery, albo 5, naprawdę, nie chcę powiedzieć. Chyba są 4 grywalne. Jest pilot, ten marine i 2 laski. Są 4 i jest jeden jeszcze do koopa. Taki, ale można nim tylko w koopie grać, tak jak mówię. I każdy ma jakiś tam, każda postać ma jakąś tam specjalną umiejętność. Ja pierdolę. Nie wiem, jakby była postać Mateusza w tej grze, to ona by miałaby specjalną umiejętność wypierdalania się w najmniej przydatnym momencie. Dobra, fajna broń w ogóle to jest. Podoba mi się już. Zadaje duże obrażenia i szybko strzela. No tylko minusem jest to, że... O Jezu! Ale jestem... Widzieliście to? Czy wy to widzieliście? To trzeba być naprawdę słaby, żeby coś takiego zrobić. Smutne to było. Dobra, o nie, nie lubię tego słoneczka. Dobra, wybuchaj. Pyk, dobra, niech teraz się wszystko tutaj zbiera. I tak jak mówiłem, każda postać ma jakieś specjalne umiejętności. I na przykład nasza, czyli ten marine, ma coś takiego, że na spacji on przywołuje zrzut, w którym jest amunicja do broni, którą aktualnie trzyma w ręku. Więc to trzeba mądrze wykorzystać. Najlepiej do broni, która jest przydatna i nie jest jakaś lamusiasta. Dobra, o, ominęliśmy na szczęście snajperkę. Pyk, 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 pyk. No i dobra, tu się uleczymy. Pyk, spacja, przychodzi zrzut. Dzień dobry. No i siup. Mamy Dark Marker Refilled. Czyli amunicja po prostu wróciła z powrotem do tego, do stanu 200. I to jest naprawdę zajebista opcja. Można też kupić to u pana sklepikarza. Ale ja u pana sklepikarza kupię sobie armor, 2 nawet. I może kupię sobie ten kluczyk. Dobra, niech stracę. Tyle pieniędzy poszło się teraz pierdzielić. Ale mam wrażenie, że to worth it jest. Ogólnie jest to taka fajna opcja, znaczy fajna, ona nie jest w ogóle fajna. Ale to jest taki smaczek, który może się ludziom podobać. Jeżeli pójdziemy do sklepikarza i na przykład ja bym wszedł, zacząłbym strzelać jak pojebany, to on by się wkurzył, wyjąłby shotguna i nagle zachowywałby się jak boss. No, oczywiście nie dałoby się go zabić, ale jeżeli strzelimy parę razy, on wyjmuje shotguna i wtedy ceny wzrastają. Jeżeli będziemy dalej strzelać mimo to, to on wychodzi po prostu ze sklepu i już go nie spotkamy na tym levelu, na tym poziomie. Nie wiem, czy potem przychodzi, bo nie sprawdzałem. W sensie, czy potem przychodzi. Jeżeli na drugim floorze go sobie tak znielubimy, to czy na trzecim będzie? Tego nie wiem, tego nie jestem pewny. Wiem, że na pewno na tym drugim go nie ma. Dobra, mamy 170 amunicji, więc całkiem spoko. Nie lubię tego kwadracika. On wali takie ogromne kwadratowe strzały. Jesień niby łatwo mi, ale jeżeli no, jest taki pokój jak ten, to jest naprawdę banał. Dobra, tu trzeba na szybko. Nie wiem, co to robi, ale wydaje się fajne.
Blank's Poison. Blank's Poison. No fucking clue. O, i widzicie, tutaj jest jakaś pani. Jeżeli byśmy mieli ten złoty klucz, to możemy sobie z nią pogadać i zazwyczaj ona potem przychodzi do nas, do tego bridge'a, czyli tego miejsca, w którym wybieramy postać. I ona tam, nie wiem, ma jakiś sklepik albo jakieś, nie wiem, zadania. Ja póki co odblokowałem sobie jedną osobę. I u niej można kupować, odblokowywać raczej przedmioty, żeby były w grze dostępne. Za takie jakby punkty, nie wiem jak to nazwać w sumie, wygląda jak taki świecąca litera U. Przekreślona, jakoś tak, przekreślona świecąca litera U. I dostaje się je za zabicie bossów. Mam nadzieję, że wam świetnie wyjaśniłem, tak też czuję. Dobra, pyk, 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 zajebiście, ta broń jest naprawdę mocna. Podoba mi się już. Już pokonałem, szybciutko. Dobra, może to faktycznie dzięki temu, że ten herd container oddaliśmy. Czy na strzał zabijemy tego? O Jezu, jestem... pyk? Nie, na dwa. Więc nie jest takie mocne w sumie. O Jezu! Zbloczyłem się w ścianie. Aha, dobra, już wiem. Czyli ten przedmiot, który przez chwilę wzięliśmy, czyli Blank's Poison. Jeżeli użyję Blank, czyli Q, zatruwam wszystkich przeciwników na tym obszarze. Całkiem spoko. Dobra, wejdźmy tutaj. Pyk, 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 pyk. Trzeba się szybko ich pozbyć. Ale przeładować, przeładować. Dobra, mamy to. Pyk, już się nie dam tak głupio złapać. Przez swoją głupotę w sumie, przez to, że chciałem uniknąć strzału, wszedłem tego w ten nabój. Dobra, ten jest mroczny. Ja cię kręcę! Oh. Dobra, dobra, unikaj, unikaj. Już te wszystkie na moje pieniądze, za które kupiłem sobie... Jeszcze tutaj coś jest, dobra. Kupiłem sobie armor, nie? I właśnie go już straciłem. Więc on by się przydał na pewno na bossa. Bo tutaj oni aż tak nie strzelali we mnie, więc znikanie. Bo armor daje to samo co blank. Czyli jeżeli tracimy ten armor, to wszystkie pociski też znikają. Dobra, czy tutaj coś jeszcze jest? Przeszliśmy prawie wszystko. 41 dolarsów. Sprawdźmy, czy ja u niego kupiłem ten armor? Kurczę, nic u ciebie już nie ma, ziomeczku. Dobra, no dobra. W takim wypadku. Wow, zostało 36 ammo, ale zjebałem. Tyle pewnie nie starczy mi na bossa. Jeszcze beholder, nienawidzę śmiecia. Gardzę tobą, wiesz. Dobra, 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 to się jeszcze łatwo omija. To w miarę też się łatwo omija. Ale z tym jest problem. Dobra, oj, no już dostałem. Pyk, 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 strzelamy. Plusem jest to, że właśnie możemy... Ale jestem słaby, że... Nie, 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 nie! Ty jesteś, Mateusz, jakiś popierdolony. Dobra. Na wszelki, musimy go zabić. Dobra, wygraliśmy, ale jakim kosztem? Pewnie dostaniemy tutaj. Co to jest za ziomeczek? O, właśnie widzicie to? Powiedziałem, że to jest U przekreślone. No to jestem nieźle pojebany. Weźmy to. O, no i zajebiście, do naszego Dark Markera mamy z powrotem naboje, mamy z powrotem life containery zapełnione i mamy złoty kluczyk, więc możemy się cofnąć tutaj, porozmawiać z tą panienką. Dzień doberek. Coś, you freed me, why? Give it to your anger. Nie chcę, nie lubię cię. Otworzyłem te drzwi, straciłem złoty klucz, a ty coś takiego mówisz? Mam nadzieję, że i tak cię spotkam gdzieś w tym bridge'u, że będzie fajnie. Pyk. Dobra, dobra, dobra. Możemy jeszcze pójść tutaj zobaczyć, co jest, ale nie chce mi się. Mam kluczyk chociaż? Dobra, mam niby kluczyk. Z tego co pamiętam, tutaj za dużo nie było pomieszczeń, w których dostawaliśmy jakieś itemki. Więc sprawdźmy to. Jeszcze zobaczę, jak działa Helix. A nie, nie to. Triple crossbow, że strzelamy potrójne strzały, czy co? Bełty raczej, czy? A. Dobra, przeładujmy to. I normalnie użyjmy naszego Dark Markera. Dobra, pyk, tego gnoja. Tego też nie lubię. O, no i widzicie, miałem rację. Kurczę, ten jest w sumie łatwy do pokonania, ziomek, bo on, no jak widzieliście, z dupy mu wylatują te
Naboje. Dobra. Dobra, pyk, ładnie poszło. Przydoby się taki Cog of War, jakoś się nazywa, chyba to tak. Że po prostu jest szansa, że szybciej nam się przeładuje broń, jeżeli w dobrym momencie naciśniemy R. Zresztą to jest wszystko ładnie tam wyjaśnione. Dobra, schowam się tutaj. Dobra, poszło. O Jezus. No nie, zresztą to są te lamusy, więc nic strasznego. Pyk. Pyk. Heart container, super. Jakbym stracił jeszcze życie tutaj. Dobra. Mamy zwykłą skrzynkę. Czy się opłaca? Dobra, lecimy. No ale... Ale lamusiaste itemy. Dobra. Takie coś, no dobra, no niech będzie. Jeżeli spotkamy jakiegoś munchera, czyli taką skrzynkę, która zjada bronię, to może nam się przyda. Ja nigdy nie oddaję mu broni, więc nie wiem, co się za to dostaje. Ale no cóż. Jestem ciekaw. Chamber number 3. Lecimy dalej. Fabuła tej gry, no bo w sumie teraz się tak zacząłem zastanawiać. Isaac ma fabułę, że matka cię wyrzuciła i potem z nią walczysz. Tutaj jest coś takiego, że walczy się z naszą przeszłością. Nigdy nie doszedłem zbyt daleko w tej grze, więc też tak średnio mogę wam mówić. Wow, jakiś grzybek. Pierwszy raz widzę tego ziomka. Dobra. Te ptaszki też, ich nie lubię. Aż mnie nos zaswędział. Aż mnie nos zaswędział. Dobra, lecimy dalej. Co to jest? Ciebie grzybek pojebało? Dobra, mam nadzieję, że zniknął te. Dobra, zniknęło. Na szczęście myślałem, że się to będzie trzymało. Dobra. Kurde, jak ta amunicja nam schodzi. Dobra, zacznijmy strzelać z czegoś innego. Niech będzie ten helix. Nie, z tego nie umiem strzelać. O nie. Nie lubię tego słoneczka. Będę na to mówił słoneczko, wiem, że to nie wygląda w sumie jak słoneczko. Dobra. Ile to ma HP w ogóle? Dobra, poszło. Teraz zostawiło taką krwawą plamę. A to ten śmieć. On bufuje wszystko, zazwyczaj na mapie. On jest takim jakby czarodziejem, ale strasznie słabym i bufuje. O Jezus. Ale się usrałem. Dobra, ładnie się udało tutaj ominąć. No ale tego jeszcze nie udało. Słabo, 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 strasznie słabo. Dobra, pyk. Użyjmy tego. Nie wiem, gdzie są przeciwnicy, nie widzę ich. To jest słabe, naprawdę. Pojedźmy w takim razie. A! O Jezus! No, chodź tu. Ty nubie! Raczej ja jestem nubem. Zostało mi pół serduszka, więc czuję, że zaraz to przegramy. O, i to jest właśnie muncher. To jest właśnie muncher. Tak. Walk away slowly. Ja zaraz ci coś dam, muncherze, bo na przykład nie będę chciał używać triple crossbowa. Proszę. Another gun? Dobrze, dam ci machine pistola. Proszę. Co mi dasz za to? O, dostaliśmy jakąś broń. Czy to jest takie, z dwóch broni dostajesz coś nowego. Pyk. Hard-headed. Wow, fajnie wygląda. Zobaczymy, jak to z obrażeniami będzie. O Jezu, już czuję, że ten level jest jakiś posrany. A nie, tutaj nie będzie przeciwnika. Coś tutaj pewnie jest, ale nie wiem, jak tam dojść. Więc cofnijmy się. Pół serduszka mamy, więc każdy jeden ruch możemy przypłacić śmiercią. Dobra, musimy zabić. Musimy zabić tego właśnie czarodzieja. Gdzieś on tutaj jest. On, o tutaj jest, dobra, musimy tutaj polecieć, bo on... O Jezu, to jest słoneczko, ogar. Dobra, bo on bufuje wszystko i przez to jest dużo, dużo ciężej to zabić. Więc teraz powinno być w miarę prosto, chociaż tego słoneczka i tak nie lubię. O, dobra, na szczęście, mamy farta. Dobra, poczekam, aż to tutaj przestanie się palić, bo jakbym w to wszedł teraz i umarł, to dopiero byłaby lipa. Helix School Spitter. To jest chyba słabe. Ej, no proszę się tutaj uspokoić. O. Aha! Bo ja mam to. Table coś tam. Jeżeli przewrócę jeden stół, to się przewracają wszystkie. Ciekawe. Ciekawe. Nigdy tak nie miałem. Pierwszy raz ten itemek. Bullet time. To zapewne zatrzymuje czas. Dobra.
Full Heart i Armor, dziękuję. Pokazałbym jak, wam jak to działa w sumie. Chociaż to o czym mówiłem. Dobra, nie będę pokazywał, bo nie będę złościł pana Janusza tutaj. W pracy jest chłopak, się będzie denerwował, że jakiś debil przychodzi i strzela mu po jego tutaj sklepie, no. Ja bym się wkurzył. Dobra, wysiadamy tutaj na przystanku. O Jezus, jaki młyn. Won. Czy ja mogę to zabić? No nie, to jest chyba... nie był to przeciwnik, tylko jakiś nabój właśnie przeciwnika. Dobra. Te lamusy największe tutaj poszły, proszę. Na dwa strzały schodzą. Przeładuj broń. Pyk, pyk. Pyk, pyk. No i dobra, mamy amunicję. Zajebiście, lepiej nie mogło być. Mamy czyli teraz w tym momencie półtorej serduszka i jeden armor i dwa blanki, więc to się wszystko przyda. Pyk. Dobra, jest ten okrągły śmieć, co tak lata randomowo i wystrzeliwuje jakieś pociski. Nie wiem co on robi. O Jezu, to jest jakaś żabka. O Jezu, dobrze tutaj było to metal... skałka. O, no i super, mam już full HP. No i zajebiście, lecimy dalej w takim razie. O nie, nie lubię takich leveli. Nie, na razie tutaj nie idę. Nie chcę tracić armora niepotrzebnie, bo to różnie może być. Dobra, uwaga, tutaj uwaga. Pyk, 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 pyk. Ale jestem zjebany, no. Wszedłem w to praktycznie, no. O, to jakieś stare drzwi. Że będzie można je otworzyć samemu. Tych też nie lubię, taki mały ninja kenem. Nie wiem czy on zadaje obrażenia w ogóle, ale z tego co się orientuję, to na pewno popycha. Wejdźmy tutaj. Dobra, ten... One wystrzeliwują po prostu takimi... No one są łatwe, te grzybki. Tylko te ich naboje zostają cały czas tutaj praktycznie. Dopóki się nie przejdzie... A nie, jednak... Jednak znikają nawet po jakimś czasie. Okej, dobra. Tutaj chyba nie będzie trzeba iść, więc to ominę, na pewno to ominę. Bo nie jestem dobry w przechodzeniu takich leveli. A wiecie, utrata zdrowia nie ma takiej potrzeby po prostu chyba. No i super. Teraz to stracimy. Bo to było takie na czas, jak widzieliście. To było na czas. Teraz nie zdążę tego zrobić. Dobra. Te są w miarę łatwe do pokonania. Coś to jest. Postrzelam randomowo, może trafię. Pyk, pyk. Jezu, jak daleko to jest. Dobra, już cię mam. Co się ze mną stało? Spadłem tutaj, można spaść. To nie wygląda, jakby można było spaść. Ja cię kręcę. Ale nie fajnie. Nie fajnie, gro, nie fajnie, naprawdę. Jezus. Dobra, na szczęście się udało tutaj w porę ominąć, ale tego już niestety nie udało. Kurczę, no. Dobra, pyk, 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 pyk. Wszedłem w to znowu, dobra, naprawdę nieźle, Mati. Pokazałeś skilla. Zabijamy to. Lecimy dalej. Pół serduszka zostało, czy jedno? Chyba pół. Dobra, ja nie mam jeszcze klucza, więc w ogóle Lipton. Gdzie mam iść? Aha, zostało, a nie, tutaj mamy jak przejść, dobra, czyli przechodzimy tutaj. Może jeszcze się uda, może akurat dostaniemy, nie wiem. No, oni nie są zbyt trudni. Więc to nie będzie problem z przejściem tego levela. Pyk. Pyk. Znaczy z bossem ja już czuję, że nie mam żadnych szans. Zwłaszcza, że mam pół HP. To nie ma nawet takiej opcji. No i mamy teraz bossa. Ja nie mam ani tutaj hajsu, żeby coś kupić u kupca. A on nawet nie ma rzeczy, żebym mógł coś u nich kupić. Dobra. Lecimy, no. Co tutaj dużo gadać. Może jakimś cudem się uda. Jak się uda, to zajebiście. Jak się nie uda, to lipa. Nie wiem, nie walczyłem z nim nigdy. Aż sobie zobaczymy ten filmik. Jakaś czacha. No dobra. Pani Czacho. Kanon Balrog. Ciekawostka taka. Kanon Balrog. Dobra, lecimy. Pograne, faktycznie. Ładnie. Ale nie było źle. Ile trwał nasz run?
24 minuty, całkiem ładnie. Mieliśmy całkiem niezłe rzeczy. Więc mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapki w górę, piszcie komentarze, subskrybujcie mój kanał i trzymajcie się, ludzie. Do zobaczenia, do usłyszenia w następnych odcinkach. Pa, pa!